Witam, witam. Siemaneczko, z tej strony Maxima. To jest kolejny odcinek z gry Robocraft. Dzisiaj zrobimy jednego robota więcej do mojego zestawu. Będzie to Stalker. Ten tajemniczy robot, którego miałem zrobić. Oraz poprawię coś w tym moim robocie. Ponieważ Zielony, tak się chyba nazywa ten pan, mój widz, który napisał, że te duże tarcze po boku nic nie dają. No nic nie dają, ale chronią. Że można je łatwo rozwalić i szybko. To racja. I to tak ma być. Najpierw mają te tarcze zejść, a potem te reszta klocków, te wszystko inne. No niby łatwo to rozwalić. Mam je dać niby w głąb gdzieś do robota. I sprawdzę, czy to zadziała. Tak. Nawet sprawdzę, czy mogę to zrobić. Mógłbym go poszerzyć. Mógłbym go, nie wiem, jakoś... fajnie to było. Tylko nie ma tu miejsca właśnie. Tak było, nie? Ja tu nie mam miejsca na takie coś. Nie mam też petaflopsów, żeby to jakoś inaczej zrobić. Chociaż jakbym te wywalił tu, ale tu wtedy nie miałbym jak strzelać z tego. Ogólnie... O, tak bardziej do przodu. Ogólnie mi o to tu chodzi. O. Że muszę mieć jakąś przestrzeń, żeby mieć te działka. A w tym robocie się za bardzo tak nie da tego zrobić. Ja zbuduję nowego tanka, też kiedy indziej, nie teraz. Bo ten też mi trochę nie pasuje, bo ma za mało jakby przestrzeni do strzelania. Zrobię go bardziej takiego scentrowanego, że będzie miał po środku jako główny kręgosłup, a nie takie... kupa jedna w jednym. tak wkrótce, pokrótce wytłumaczenie. No i cóż, to kiedy indziej. Teraz zajmiemy się Stalkerem, ale najpierw rozbroimy niektóre części z mojej czupakabry. Potrzebuję go z modułu, jedynka, oraz jednego tego. Już wiecie chyba, co chcę zrobić. Nie mam dwóch ghost moduli, dlatego to robię. I po pierwsze, klocki. Zrobimy kręgosłup. To ma być prosty, mały robot. Pokolorujmy go na niebiesko. O, ładny niebieski. Zróbmy takie coś. Myślę, że o, nawet tak i starczy. To jest nasz robot. Nie, żartuję. Jeszcze dołączymy. O, takie coś. O. Już wiecie, co chcę zrobić, pewnie. Tak. I tutaj tą broń, co odmocowaliśmy. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Mam trochę mikro od buzi daleko. Więc sorki, jakby mnie było coś czulowo słychać. O, o to mi chodzi. O! Na jedynkę, tak. Tak, to pierwszy. Właśnie, miałem zapożyczyć dwa. O, tak to ładnie wygląda, nie? Już wiecie, co chcę zrobić. Takiego robota, który będzie karał ludzi i będzie szybki, latający, a nie jak tam ta czupa kabla. Zanim się doczłapie do przeciwnika, to już zginę trzy razy, nie? Dajmy sobie... O, jak kliknę w środkowy myszy, to wtedy mi daje klocek, który chcę użyć. O, pięknie. Patrzcie. Podwójna te daje mi podwójny jakby przebicie, moc przebicia. A teraz domocujmy nasz ghost modul gdzieś. Ja chcę go zrodzać trochę, o, tak, jak tu, o, nie, jeszcze trochę do góry, bo on się nie zmieści. O, tak, i dajmy go na trójkę. I to jest to. Oj, przepraszam. Oj, przepraszam. Moja alergia daje znać. Sorry, nie będę tego wycinał, kichania. Bo często mi się to zdarza, niestety. Okej, pięknie. Mamy trochę zabudowane. Weźmy to troszeczkę, opancerzmy. Czemu nie mogę? Chyba, że tak, do góry. Okej, rozumiem, rozumiem, do czego bijecie. Tak. Oj, nie. A nie mam tamtego. Rozumiem. Mam tylko podwójne te.
O ty, kurde, tak ładnie jest. No patrzcie. Ha! Lol, ładnie wygląda. Tylko zobaczymy, jaki jest zwrotny, bo też on, z tym może być problem lekki, wiecie? O, tak. Tu. Pięknie. Jeszcze troszeczkę tu dajmy do... dopalmy do... do góry. O, żeby była ochrona. Tu. Pięknie, pięknie. Tu jeszcze dajmy więcej klocków, żeby można było nas trudniej rozwalić, jak zostaniemy zauważeni. No i dodajmy może taki malutki laserek, wiecie. Dziung, 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 dziung. Chociaż szkoda, że nie mam takiego. O, mam zresztą. Takiego. O. I go dajmy na piątkę. Lubię tak mieć rozwalone. O! I to jest 100! To jest do rozwalania, wiesz. To jest ten. Nie wiem, czy moje Hoverblady to udźwigną. Dlatego teraz go przetestujemy. Test robot. I to będzie właśnie mój Stalker. Wersja taka, wiecie. Druga Stalkera. Bo czuka kabra była do takich zadań, wiecie, pół na pół. Trochę znika, trochę ten. Ale to nie było fajne. Okej, okay, ładnie się poruszam. Piątka. Strzelaj, strzelam. Legos modul działa. Pięknie. Dobra, gościa, jeb, kurde. Ładnie. Dobra, o to mi chodziło. Ale, jest jedno ale. Potrzebuję być szybszy. Dlatego dołączę jeszcze kilka... Dołączę jeszcze kilka... Kilka, wiecie... Rakiet. Takich. Albo takich. O, jedna taka. Albo... O. Tak. Pięknie. Teraz tak, jeden tu klocek. Tak zrobimy tu. Dajmy troszeczkę większy, chociaż to się nie da. Rozmontujmy to. To też się nie da, spoko, rozumiem. Tutaj tu łączmy klocek, żeby można było to dołączyć. Spoko, jest dobrze, szybko, pięknie, na temat. Bez spiny, są drugie terminy. Hehehe. Heheszki. O! Jeszcze za mało. I... O, pięknie. Teraz powinien być szybszy. Ładnie to wygląda, wiecie? Mi się bardzo podoba. Niebieski jeszcze taki ładny. To jest to. Może za małą siłę ognia dałem mu, żeby rozwalał wieżę. Ale wiecie. Jeszcze raz go przetestujmy. Wiecie, odcinek będzie dłuższy trochę pewnie niż zwykle. Wybaczcie mi. Nie przycinam tych wszystkich odcinków, jak inni youtuberzy, takie wiecie, te najlepsze momenty. Po prostu zbyt to czasochłonne. Okej, okay, ale szybko. Napierdzielamy jak dziki teraz. 5. Też dałem tą broń, żeby móc sobie schować to i żeby nie słychać było właśnie tych moich... Wow. No fajnie. Nie słychać było tych moich Tesla, o. Dobra, to chyba tyle. Przetestujmy, jak to lata. Pewnie będzie ciulowy mecz, wybaczcie. Zakładam, że to przegramy. Już wam mówię. Będziemy dzisiaj grali z panami. No, Amerykańcy podchodzą. 6 rano. Albo bardziej tak 7 już, bo 1:20 jest u mnie na zegarku w nocy. No, nagrywam późno, nie mogłem kiedy wcześniej. Mogę mieć problem z trafieniem niskich robotów, ale myślę, że jakoś damy radę. Okej, okay, mamy szybką grę, mamy w teamie fajnych ludzi.
Stalker. Jak ktoś widzi już pewnie nazwę Stalker, to mnie hejtuje, że nic nie będę robił, tylko będę stalkował. I czemu nie robię niekiedy takich fajnych tanków, jakbyście wy chcieli? Że o, ten robi lepsze tanki, ten robi inne niż ty. No, ja nie mam części po prostu, ludzie. Kreatywny jestem, lecz ta kreatywność moja jest troszeczkę zachwiana. Dobra. Lepiej pójdźmy z resztą. Tak, z resztą teamu pójdźmy. Okej. Oj, 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 oj. Pierwszy raz latam w ogóle czymkolwiek. No. I shiftem się obniża lot, tak. Dobra. Żeby zniszczyć chociaż jeden klocek. Okej. Mamy 113. Dobra, zniszczymy trochę więcej. Powiedzieliście mi, że mam niszczyć to wszystko przy takich o barierkach. Widzicie? Niedawno to dopiero zauważyłem. Nie wiem, czy już to wam mówiłem. Chyba już wam to mówiłem. Takich trzymających, widzicie, tutaj jest, tutaj. Takie coś, co trzyma te wszystkie kulki. Mam to wszystko przy tym niszczyć. I macie rację. Tak będę robił. Protonium reaktor? Nie, niemożliwe. Ej, czy ja mogę latać? Coś tam mogę. Ale nie za bardzo. Gdzie jest kościół ten, co tu atakował? Okej, tu jest. Haha, fajny. Zauważę go. Włączę głos moduł. Włączę mojego Teslę. Dobra, to było żałosne. Uciekamy. Help me. Don't hurt me no more. Wszystko to mnie napiewyla. Widzicie, te tarcze dają radę. Ja ich odciągnąłem przynajmniej. Słyszeliście to? Player has disconnected. Czemu nie? Czemu nie? Ludzie czasami są dziwni. O! Fajny. Noż kurde, już mnie zauważył. Wypierdalaj! No i ciul. To jest właśnie problem. Ups, ups. Może ucieknę. Daleko ucieknę. Wypierdzielaj ode mnie. Leszczu. Leszcz, wypierdzielaj ode mnie. Oj, 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 buguje mi się gra. Super. Wypierdzielaj ode mnie, geju. Dobrze, że mam dobry team. Bo ja se. Po prostu za wolny jestem. Albo goście mi widzą, szybko przyuważam. Upsa. Widzicie, jak ten gościu. No, on mnie już trzeci raz zniszczyć będę. Odlecę sobie. Daleko, daleko stąd. Hehe. Przynajmniej ich odciągam od normalnej gry i do chłócenia mnie przyciągam, więc jest w miarę bezpiecznie. Haha! Nie widać mnie! Kręcę się w koło jak debil. Ale się uleczę. Dobra. Spróbuję go teraz dorypać, tylko niech mi się naładuje. Opsa, widzą mnie? Nie. Teraz widzą. Pierwsza ofiara, kurde! Jest! Jest, 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 jest! Pierwsza ofiara! Uciekamy! Kurde, widzieliście to? Pierwsza ofiara! Dobra, teraz, gościu. Muszę go mieć na celowniku, żeby móc go... Gościu! Jest! Druga ofiara! Kurde! Ja pierdolę. To jest nawet przyjemne, wiecie? O, trzecia ofiara, czyżby? Trzecia ofiara! Czwarta ofiara! Więcej, więcej, więcej! Więcej, więcej!
No nie, dobra. Na czterech trupach najwięcej! Widzieliście to? Widzieliście to? Jak ich poorałem. Protonium reaktor, okej. Gdzie, kto, gdzie? Gdzie, jak? Ten. Kurde, jakiś dziwny. O, jeszcze z tym. Oni nie mają już ten. Shielda. A ja gówno mogę zrobić, bo mam tylko laserek. Wiecie, fajne to jest takie stalkerowanie ludzi. Polecam. Miłe dla rodziny. Pamiętajcie, zawsze zauważajcie swoich wrogów, bo wtedy pomagacie teamowi. Patrzcie, oni tylko stoją, nic nie robią, a ja się zniknę i gościa zestalkuję. Patrzcie, kolejna moja ofiara. Frajer, uciekasz. Tak, 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 tak. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Dobra, asysta. Lepsze to niż nic. Czy ja mogę rozwalać tymi moimi testami ten... Mogę. Wow. Nawet nieźle. Ej, czekajcie, to zabiera energię? Tak, to zabiera energię, dlatego taki chujowy mam damage. Aha. Rozumiem. To działa tak jak ostrze. O, kurde, czemu mi nie pisaliście, ludzie? Ja tu się męczę. Wow. Bum, 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 bum. Czyli nie jestem taki chujowy w niszczeniu tego wszystkiego. Ej, to jest nawet fajne. Wow. Ale ja to oram, ja pierdzielę, jak jakiś ten ciągnik. No nie. Widzieliście to? Namierzył mnie, a ja sobie znikłem. Jestem taki cwany. Haha, sobie niszczymy. Wypierdzielaj. Pięknie, kurde, napierdziela mi. Patrzcie, jak się sobie z nim bawię. On nie może nic zrobić. A ja sobie latam w koło. Ja pierdolę. Który? Jaki ze mnie troll? Ja sobie tu niszczę. Oni nic nie mogą mi zrobić. To jest genialne, wiecie? Polecam każdemu, jak dostaniecie ghost modul, zróbcie taką ala. O, nie mam nic już. Ojej, dobra, zniszczyli mnie. Bum, 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 bum. W końcu mnie zniszczyli. Który jestem? Ej, słabo. Za mało robię, wiecie, nie niszczę, wiesz, dlatego jestem na takim samym miejscu, a to jest główny właśnie licznik punktów, jak niszczycie wieżę. I czasami skupcie się naprawdę na niszczeniu wież, to jest bardzo dobre. Bo daje wam dużo punktów, większe miejsca, większe skrzynki. Dla tych, co mnie oglądają i są, wiecie, już zaznajomieni z tym, to nie muszą... O, ofiara. To tego gościa. Wleci sam. Haha, wleciał mi! Moim działkiem zniszczyłem go, nie? Dobra, skupmy się na plutonium. Nie namierzysz mnie. Haha, jak mu to niszczę. Ała! A, uciekajmy! Zniszczą nas. No. Teraz nas nie widać. Co powiecie na to, żeby tego snajpera ściągnąć? Ej, on jest w ogóle awka. Łatwy kill, nie? Ale nie, jednak nie jest awka. O! 5. To działeczko się mu przydaje. Ja pierdzielę! Wy to widzieliście? Ups! Coś mi namierzało. Skąd? Ten frajer! A! Ha, ha, ha.
Ja pierdolę im to niszczenie. Dobra, zginęliśmy w słusznej sprawie. Pięknie. Oni chyba nie lubią, jak ich stalkuje. Patrzcie, jesteśmy drudzy w killach. Przydało nam by się większy haras albo rush na ich wieżę główną, bo ja już tam nie dosięgnę, będę musiał tym dziakiem napierdzielać powoli, co da mierne efekty na pewno. Silnik musiałbym dać troszkę niżej, żeby on mnie w dół ciągnął, bo wtedy będę mógł lepiej sobie, wiecie. Ale się kurde szamotam. Zniszczyli go? Nie. Oj. Niech się skupią na mnie, nie? A oni zniszczą. O to chodziło. Było lepiej niż myślałem. Jednak taki robocik to jest przyjemność, wiecie? Mały, ale jak na pierdyla. Była jakaś aktualizacja, która dała numerki nowe. Przecinki, znaczy. Łatwiej teraz to rozpoznać. Zobaczmy, co dostaliśmy. Pewnie jakąś słabą skrzynkę, bo byliśmy nisko. A jak jesteśmy nisko, to dostajemy golda. Sprawdźmy, co mamy. Osłonkę. Ludzie! Oh fuck! To jest to! O kurde! To jest chyba drogie. Muszę to sprawdzić, co to. Epicki item. Przytulę z chęcią. Nie. Select robot i tu mam w częściach. O. I to gdzieś jest tu. O! Czy to jest drogie? Teraz sprawdzę. Przy przetapianiu. Okej. 14 tysięcy. I bym przetopił. Nice. Za 14 tysięcy bym przetopił. Tak? Nie, to ten. Tu mam przetapianie. Za 5 tysięcy. Co ja gadam? W sumie nieźle zarobiliśmy. 5 tysięcy tych całych części. Co mam jeszcze do sprzedania? To sobie zatrzymam. Ghost module może sprzedam. Miałem na wszystkie części, jakie są, nie? Ale nie. Już się dobrze bawimy. Patrzcie, to jest właśnie nasz stalker. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, wyrażajcie swoje poglądy na temat mojego nowego teka, robota. Jeszcze jedno ogłoszenie. Nie będę przeklinał na odcinkach, bo no serio, już mówiliście, że to chamskie jest. No, chamskie czy chamskie, no. No czasami mogę się nie powstrzymać. Wybaczcie za to. Naprawdę, przepraszam. Tyle, na razie, trzymaj się, na razie.